Witamy Gienka z Wejherowa. Co Gienek dzisiaj nam chciałby przekazać? Bo jest bardzo inspirujące, że właśnie jest krzyż. A z tyłu pokażę. Ludzie często odchodzą od krzyża, od cierpienia. I tutaj kolejne krzyże, Stocznia Gdańska, także no chyba nie trzeba nic więcej mówić. I także flaga amerykańska. To oznacza z krzyżem, to oznacza jakieś tam zawarcie sojuszu, czy co to ma oznaczać ta flaga amerykańska, bo to jest też taka... Panie redaktorze, się teraz wypowiem. Ta tak. Flaga amerykańska jest do tego, że u nas są wojska stacjonowane amerykańskie, bo nam zagraża wojna domowa w Polsce. Po wyborach, jeśli PO nadal będzie się kłóciło z PiS-em, ostrzegam cały Polskie, nam grozi wojna domowa. Zaczęła się nowa wojna na świecie. Jest mowa o Syrii, tak? Tak, o Syrii, tak. Od wczoraj zaczęli wojnę. To znaczy się chyba Turcy, tak? Tak. Turcja, wypowiedzieli tak. Wojnę. Proszę Państwa, ja zgłosiłem na początku roku wszystkim, to nikt nie wierzył, że rok 2019 będzie rokiem tragicznym. To ja może dodam, że Turcja wypowiedziała faktycznie wojnę Syrii. Iran jest po stronie Syrii, Rosja po stronie Syrii. Stany Zjednoczone, nasz niby sojusznik, no że tak powiem, olał Kurdów, wycofał się z tego tematu. No, czy to oznacza, że to samo czeka Polskę w razie inwazji sowieckiej, rosyjskiej na Polskę? Czy nasi niby sojusznicy, co my za ten sojusz bardzo dużo płacimy, czy też się wycofają? Bo to nam chyba grozi, co? Czy nie? Panie redaktorze, pięknie granica sowiecko-polska, zginie setki żołnierzy. Jeśli to nastąpi, pana Putina czeka czarny scenariusz. Też tak sądzę, tak, bo widząc... Czyli Amerykanie mogą użyć bomb broni atomowej na Moskwę. To się może powtórzyć. To jest bardzo piękny symbol, orzełek w koronie. Bardzo patriotyczne. Tak. Tej symboliki brakuje, bo teraz znowu grozi nam napływ muzułmanów. Miliony muzułmanów mogą zalać ponownie Europę. I z czym oni będą walczyć? Oczywiście będą walczyć z krzyżem, z Polską. Z tym oni będą walczyć. To jest tak oczywiste. Także jest to chyba jakaś obrona. Jeszcze na razie jest, można tak sobie pójść, ale no kto wie, jak to długo będzie dozwolone, skoro te wrogie siły tutaj nadchodzą. Tylko powiedziałem jeszcze raz. Musimy obecnie, zostało 3 dni do wyborów. Dzisiaj mamy którego? 10, nie? Tak, tak. Proszę Państwa, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów, Polsce zagraża wojna domowa. Musimy po wszelkie czasy prowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Pozdrawiam Jarka Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudę, czyli to jest korona Polski. Jeśli my stracimy koronę Polski, a dla nas Sowieci, to stracimy koronę polską na następne 60-70 lat. Czy Polacy to chcą? Na pewno mamy głosować. To może PiS jest jakimś wskazówką, jeżeli chodzi o obronę tych wartości, bo jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, no to na pewno PiS to jest bardzo socjalistyczne ugrupowanie, które jest antygospodarcze, no to trzeba podkreślić. Także to osłabia naszą pozycję na arenie międzynarodowej, gospodarczej. Ale obrona tych wartości, tylko że poza wartościami jeszcze są potrzebne rozsądne rozwiązania ekonomiczne. A PiS tego nie zapewni na pewno, to jest oczywiste. Dobrze, co jeszcze na zakończenie by nam tutaj Gienek Wejherowo by przekazał rodakom w kraju i za granicą? Proszę Państwa, ja mam komentarze na całym świecie. Ten film nazywa się Gienek Wejherowo, Putin oddaje broń atomową. Obecnie do tej pory setka przeciwko 2 punktami i Putin zakończył wojnę w Ukrainie. Panie redaktorze, co Pan się powie o tym moim filmie? Dlaczego Putin skończył wojnę w Ukrainie? To jest na razie zawieszenie tychże działań. Putin cały czas się bardzo zbroi,
chyba bardzo duże środki przygotowane w Kaliningradzie, także w przeciągu kilkunastu minut Putin może zająć całą Polskę. Tak. Dziękuję, proszę Państwa. Pamiętajcie, to co mówi geniusz. Janek Wejherowo, włączcie wszystkie filmy. Dziękuję bardzo. Janek zgadza się na upublicznienie, tak? Tego tak? filmu, na ten przekaz do prawdziwych Polaków. Tak, którzy kochają Polskę, którzy kochają te symbole, które są zagrożone. Jest wielkie zagrożenie, że po prostu wrogowie polscy wiadomo co będą czynić. Ale tutaj jest walka o ten patriotyzm, o tą polskość nieustanna, tak? Tak, kończymy. I z takim pozytywnym przesłaniem do Polaków na całym świecie Gienek Wejherowo się tutaj kieruje, tak? Tak, kieruje. Jaki ma być tytuł tego filmu? Tytuł tego filmu wymyślimy. Tak. Nadzieja na pewno i obrona wartości chrześcijańskich, katolickich. Dziękuję. Panie redaktorze. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Wszystkim Polakom. Szczęść Boże. Życzę siemano. Wszyscy siemano. Polacy, wszyscy Polacy macie się ubierać w mundury wojskowe. Moro. Dokładnie. I wszyscy. Dokładnie, i życzmy sobie tego, abyśmy dożyli czasów, że tak jak marihuana zostanie uwolniona, tak samo Polacy będą mogli, jak świadome społeczeństwo szwajcarskie, będą mogli być pod bronią i wtedy będziemy bardziej bezpieczni. 50% Szwajcarów posiada broń i tego sobie życzmy, abyśmy my Polacy też mogli w takim kraju żyć. Amen. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. Jak to wyszło?